Zazwyczaj. Nie! Nie kapnął się! O, jaki duchę! A jestem rudy! Tak będzie zaraz pewnie. Dlatego nawet nie komentuję. Co? Nani? Ha! Co? Co? To był. To był trochę cringe. Usher in Subburst. To był problem czasowy. Jedziemy. Dobra, gościu. Teraz ten problem czasowy nadrobić. Dokładnie. Nie? Problemu czasowego, że nie było. Ta mapka problem zaczyna czasowy. Na mapę problematycznych map. Aha. Boom! No, ona może być a little bit problematyczna, ale ona też jest pewnie po części. Jezus, bo padało! Co jest grane, ty! Padało! A pod deszczem padało! Blisko. Deszcze niespokojne były. Deszcze niespokojne. O, widać, że Bartek nie łapie kontroli na... Tam się nie łapiesz. Ej, ale ta auto ma napęd na tył, czy coś? Nie wiem. No, a co, czujesz się jak w BMW? No właśnie się tak poczułem, że... Jedziesz i nic. W zakręcie teraz, no. O Jezus, widzę ten wąski przejazd na monorajdzie. Jezus Maria, nie chcę. Dlaczego ta mapa wygląda inaczej? Bo... Jak inaczej wygląda? Jak inaczej wygląda? Jezus, wszyscy! Wszyscy! A najgorsze jest to, że strąciliście sygnalizację i nie mogłem przez nią przejechać. Sorki, nie chciałem! No, ale to porobiliście. Ale ja nie chciałem, to Bartek! Ale to było, to było 2000 IQ zagranie, jakby nie patrzeć. No, gościu. No, na niedotykowym, Bartek, no, zaczepiście mądry z ciebie. Gościa, na niedotykowym. Zaczepiście mądry z ciebie, gość. Kozak, kozak. Okej, okay, zaczynamy. Tak. Teraz ej, mam wrażenie... No, że to jest automatyk. Ale... Nie, 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 nie takie mam wrażenie. Ale... To jest ta mapa? To nie jest ta mapa. Że to jest mapa, którą graliś. O Jezus, by nie, 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 tej mapy nie graliśmy, ja nie pamiętam w ogóle, nie, nie, tej mapy nie graliśmy. I ale fajnie jest. Wow, ale mi fajnie. Się pomyliło. To jest ale od tego samego Jezu, twórcy. Ale myślałem, że nam trzeba trafić w to jest od tego samego twórcy, ale to nie jest ta mapa, o której mówiłem wcześniej. O Jezus. Się... Ale... A ty ale... gdzieś pojechać w ogóle, tak BTW jeszcze. Że co? Dobrze wiesz, że mieliśmy gdzieś sobie pojechać. Co? Bo ja sobie nie pojechałem. Gdzie, skąd zaczynasz? Ja Cyla? Od samego początku. O Jezus. Co? No. No ja też se musiałem wrócić z krzaku. Po... Dobra, mam bum. Nie, najgorzej. Jezus, dobra, myślałem, że będzie lżej tutaj. W domu ekipy po prostu ja uwielbiam tak. Krzaki przede wszystkim. Są to, tak, to fajne. Podwórko krzaki, są trochę większe od mojego pokoju aktualnego. Tak. Także... Jezus, ale... ale ludzie, nieszczęśliwie, ale nieszczęśliwie się tu wydarzyło teraz. Ajajaj. Ej, jakim cudem ja jestem drugi? No bo przecież Syla się no ale wytupił. Tak, ale drugi, a nie trzeci, ja byłem trzeci przed chwilą. No bo Bartek to Bartek, a support... Jestem trzeci, ja nie Bartek. Cóż ty Bartek zrobił, że ja cię wyprzedziłem, jak ja cię nie minąłem? No nie widziałeś go. Raz nie wyrobiłem na tym, na wallride'ie. Ale... ale ja cię teraz wyprzedziłem, a tu już nie było wallride'a. Nie wiem, jakim ten byś ze mną już. Dobra, panowie, zaraz się role się zmienią, panowie, także no, ja przygotujcie się. No bo to a co, się gdzieś nie. Wydupiasz, hopie, czy co? Ta, zamierzam. Hoppy! No, nie, Trigger Sylwestra, jak Swidanita dosłownie. Byku! O, kurde. Zostałem striggerowany niczym Swidanita. A ja. Ale nie na wallride, ty się wydupiłeś na lądowaniu z wallride'a, także ty już znajdziesz no prawie za. Ale to tam wiesz. Okej, okay, no, dobra. To jednak wiesz, żartowałem, dzięki. MTK Subbase. The Yellow Submarine. Kto jeszcze nie zostawił subskrypcji, to niech zostawi Kegbu. Co? Kto jeszcze nie wbił na nasze Instagramy, ten niech bija. To też niech bija. Dokładnie. Shepard pokazał jak. To jeszcze nie był na naszej fanpage'ach, ale co? Pokazałem tam coś. Sprawdzić. Nie, to nie, tam to nie. I Sylo na przykład ma nagie fotki na swoim Instagramie. Nie, nie mam takich zdjęć. Yeah. Ja nigdy w życiu takich zdjęć nie robiłem. Jak nie? Normalnie. Jak nie? Tak. Ja nie cosplayuję ciebie, ja nie mam żadnego Instagrama w porównaniu. Szanujmy, ciebie. Dobra, do Sheparda nie wbijajcie. Tak, do Sheparda nie wbijajcie, no. Ej, ale co? To nie wbijajcie do niego. No. Ale to nie u mnie, mówię, że u no jest, Shepard, skończ, no. Naprawdę. No, no, koniec. No, ale to... co skończ? Jeżeli nie chcecie się przerazić, to tam nie wchodźcie. No, no, dokładnie, lepiej tam Jezus nie Maria. Bo jest straszne, wyjmij koła z dupy, człowiek. Najważniejszy po prostu. Aż mi w gardle coś tknęło. Dokładnie, tak samo. Nawet pomyślałem, tak sobie myślałem. O Jezu! No, aż tak sobie zwizualizowałem i tak samo. Dzięki, nie teraz dzięki. Dlaczego na siebie robisz, bo nie rozumiem teraz trochę.
Dlaczego odbijasz kota ogonem i nie kończysz tematu? Dobra, już! Co? No bo było powiedziane, żebym skończył! Bęk. I wypadłem z zakrętu przez was. No i dobrze. Debile durne. No i dobrze, że wypadłeś. Nie dobrze, że wypadłeś. Miła. Już, ale Bartek wyprzedził. Dobra, Bartek, weź tam, zamknij mordę w końcu. Utkaj mordę, tam mordę na początku, ty. Teraz możecie mnie wyzywać, ludzie, jak coś. Nie musicie już pamiętać o tym, co było mówione. Teraz o czym było mówione? Wyzywanie. O tym, że możecie mnie zwyzywać, bo powiedziałem bardzo brzydko do Bartka. Jak powiedziałeś? Żeby żebyś zamknął mordę. Jezu, czego on tak brzydko mówi? Tak powiedział. No, no musiałem, przyjąłem to na siebie. Family friendly gość. Przyjąłem to na siebie. Nie, Gaty nie jest family friendly w ogóle, absolutnie. Bartek, weź gumę. Nie jest. Ja nagrywam filmy dla wszystkich. Bartek, proszę palić gumę. Okej, okay, palę gumę, proszę w ciebie. Oczywiście. Nie we mnie teraz, wyrób to co zakręcie. Czy ten film się nadaje dla ludzi młodszych, czy dla ludzi starszych, to decyduje oglądający po prostu. No, nie. Już dawno nie. Nie wiem, w jakiej ty utopii żyjesz, ale spoko, fajnie. Nie wiem, na jakim YouTubie żyj. Na jaki YouTube ty nagrywasz? Żyj sobie w takim. Ja nagrywam na YouTube pomiędzy 13 rokiem życia. Tak według YouTube'a, jak zaznaczam. No, ale no to tak, no to, no to większy pomiędzy chyba tak. 13 do nieskończonego. Tak. To niezły jesteś nagrywający. Jesus. Bo niektórzy nagrywają dla starszych tylko osób. A dziś mi... Jezus! O ty! Nagrywają, co ja? Młodszych. Nic! No teraz ja, sorry. Nic! Co oni się tam wjechali? Teraz ja. Nic. Teraz ja. A czy to jest jakiś skill test? Bo tak sobie, jedziemy? Sobie na razie tak, to jest skill test. A. Ja już wyskakiwałem 3 razy co najmniej. Nie wyskakiwałeś. Nie, zaraz. Są 3 okrążenia? 2. Jezus, nie... No, nieważne. Tu! Nie, bo to jest wyczucia, ja się zbejtował. O, i za... Nie, we mnie! Nie kapnął się! O, jaki duchoń! Jestem rudy! Tak będzie zaraz pewnie. Co? Dlatego nawet nie komentuję. Co? Nani? Nani? Ha! Co? Nani? Co? To było trochę cringe teraz, nie ale ogarnął. Dobra. Nie ogarnął! A double bait to był robiony! Co? Tak chcieliście zrobić, ale wam co? To nie wyszło. O co chodzi? Co? Tu! Szybko trzeba, wiesz, zmienić temat. Tak, zmienić temat. Wyczułem was w tym momencie, wyczułem was. Gówno wyczułeś, a nie nas. Wyczuł nas po krzyknięciu du. Strasznie wyczułem ich. No. Mówię, że gówno wyczułeś, a nie nas. I dalej gówa będą ze mną robić. No nie mogę tego. Szczerze? Myśmy już skończyli na tym tu-du-du pierwszym. A ja nie kończę. Skończyliśmy, a ty Syro dalej. Dopiero. Nie, bo końcówka wyszła tak, że dalej wyszło, że jest najgłupszy. A chciałem teraz... Ale to wyszło, że jesteś głupszy. W tym momencie dopiero to wychodzi. Tak, jak właśnie zacząłeś to ciągnąć. Tak. Myśmy ucięli tym tu-du-du pierwszym. Ucięliśmy już całkowicie ten sketch. Dobra, no to... A ty zacząłeś tu-du-du. Czekaj, ja podsumuję. Wyjaśniać. Czekaj. Ale zaoraliście. Już się chyba nie odzywam w tym wyścigu. O Jezus! Ty żeś pociągnął temat, którego nie było w ogóle. I dalej to robisz, i dalej to robisz. Tak. No, myśmy zakończyli ten temat tym pierwszym tu-du-du. I tyle. A ja nie kończę. No to był koniec. I to już wiesz, to był taki szybki śmieszek i elo. Ta. Powiedz jeszcze, że to jest tak zaoraliśmy szybki żart, w którym puszczasz w 0,5 sekundy. I kończysz go, żeby przejść do kolejnego, żeby wiesz, pominąć już to. Ten diabeł rozwinął! Do w ogóle do żartów chłop zrobił z takiego prostego, szybkiego śmieszka żart jakiś na 400 IQ, na 30 osób i na 4 minuty, wiesz, w filmie. Bez skitu. To się nazywa. Panek zajął mi kurde watch time. Co za człowiek, ty. No, miałeś jakiś kontencik na okrążenie zrobiony? Powinien się nazywać chłop przedłużacz, dokładnie, nie? Chłopco, ty chłop fivehead normalnie teraz, taki wiesz. 2000 IQ. Mm-hmm. Ale powiedziałem. Okej, okay, dobra. Aha. No. Okej. Okay. No skoro tak, Sylwester, można... Tym moim akcentem. Tu! Idealnie, teraz to pasowało.
Nie odzywam się więcej. Dziękuję za nagranie. Szybko! Szybko! Zatrzymajcie tę karuzelę śmiechu. Dobra, to teraz... No i teraz do mnie, tak? Pal wroty, 8 checkpointów jeszcze. Powiem tak. Ważniejsze jest... To jak z tymi fotkami na Instagram? No fuck! Panie kurier, poczekaj panu, 7 checkpointów, 6 checkpointów jeszcze. Mam nadzieję, że teraz to weź krzyknij tam, że chwila, że wychodzisz. Nie no, to z 3 pięter to... Kurde, no! No idź! Za chwilę tylko zadzwoni, no idź! Nie, już no później odejdzie, nie zadzwoni do mnie, a powinien teoretycznie zadzwonić jeszcze na telefon, no nie. Ty nie dzwoni naprawdę? No idź! Do mnie to przedtem. No idź! Halo, Agaty, nie możesz tego opuścić. Już idę. No idź! Dobra, koniec wyścigu. A, bo puścił po prostu, dobra. Czekaj, bo to jakiś wariatuńczo do mnie jedzie. Wariatuńczo? No jedzie do mnie taki jeden. O Jezus! Boże, synu!